Zaczynamy zdrową nockę 20. Napiszcie proszę, czy nas widać, czy nas słychać, bo to jest dla nas pierwsza, najważniejsza rzecz. Ostatnia zdrowa nocka w grudniu nam wskoczyła nie na stronę fundacji, tylko na profil Agnieszki Prezeski, ale dzisiaj widzę, że udało się, jesteśmy na fundacji. Napiszcie proszę, czy nas widać, czy nas słychać. A ja już zacznę. Zdrowa nocka 20, pierwsza w 2021 roku. Ja się nazywam Marta Lorczyk i będę dzisiaj redagować nasze spotkanie, tak jak zwykle. I jest z nami Agnieszka Domkowska, prezes Fundacji Zdrowie jest najważniejsze. Pomachaj. Dajcie, cześć. I jest z nami Kasia Siebruk. Słychać? Jest z nami Kasia Siebruk. Tak, tylko patrzę. Jesteśmy. I jest z nami Kasia Siebruk z bloga lewaczka.pl, lewa strona udaru mózgu. Dokładnie. Napiszcie, czy nas widać, czy nas słychać, bo to jest dla nas bardzo ważne. Okej, ja widzę na swoim telefonie, że nas słychać. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać, bo jeszcze nie ma pierwszego komentarza, nie widzę. Żebyśmy na pewno wiedziały, że możemy zaczynać. Że możemy zaczynać z tematem. O! Dobra, chyba nas widać, chyba nas słychać, bo już... To Marta, przedstaw nas jeszcze raz, żeby tak... Super, dobra, to jeszcze raz, bo już są pierwsze komentarze, czyli wszystko działa. To jeszcze raz, 20 zdrowa nocka, a pierwsza w nowym roku 2021. Ja się nazywam Marta Lorczyk, jest Agnieszka Domkowska, prezes Fundacji Zdrowie jest najważniejsze i nasz dzisiejszy gość, nasza dzisiejsza gościni, Kasia Siebruk z bloga lewaczka.pl, lewa strona udaru mózgu. No właśnie, skończyliśmy 2020 rok tematem udarowym, bo naszym gościem był Adam Singer z Fundacji Udaru Mózgu i to było takie bardziej fizjoterapeutyczne, była super prezentacja na temat udaru. Możecie obejrzeć tego live'a między innymi na naszym YouTubie. A dzisiaj zaczynamy też nowy rok, też udarem i dzisiaj właśnie z Kasią Siebruk. No i na początek, Kasia, jakbyś mogła się naszym widzom krótko przedstawić i opowiedzieć swoją historię, jak to było u Ciebie z udarem. Też widać, że jesteś bardzo młodą i śliczną osobą. I to będzie takie, myślę, że ciekawe, żeby odczarować trochę to, że udar to nie dotyczy tylko osób w starszym wieku, ale no tak naprawdę każdego może to dotyczyć. No tak, niestety udar może dotknąć każdego, nawet dzieci w łonie matki. Co jest, jak się o tym dowiedziałam, to aż się prawie rozpłakałam. No ja swojego pierwszego udaru, właściwie drugiego, swojego pierwszego, drugiego, pierwszego dużego udaru doznałam 6 lat temu. Prawie dokładnie, bo to był grudzień, przed świętami teraz. To ty na studiach byłaś, tak? Że to... Mhm. Już nie, na szczęście. A mówię na szczęście dlatego, że dzięki temu, że nie byłam już na studiach, załapam się na rentę ZUS-u. Są takie, że no, gdybym miała ten udar miesiąc wcześniej, to bym się nie załapała, nie przysługała. I tak akuratnie co do miesiąca się załapałam. Szczęście w nieszczęściu, tak? No tak, ale święta 6 lat temu, no 6, świętowałam to. Święta 6 lat temu spędziłam na udarówce. Tak, nie z gruszki, nie z pietruszki, po prostu się przewróciłam. No i następne, co pamiętam, to już tak naprawdę oddział udarowy, ostry. Jakby ten oddział intensywnej rehabilitacji, nie rehabilitacji.
Czy nie było czegoś takiego, co przepowiadało ten udar, czy tak jakoś tak nie? Nie, kilka lat wcześniej zemdlałam w samochodzie za kierownicą. No i tam przez miesiąc przestałam imprezować, bo to było jeszcze na studiach. Nie piłam alkoholu, bardziej się o siebie zadbałam, zaczęłam biegać, ale później człowiek zapomina o takich rzeczach, no niestety. Więc miałam to ostrzeżenie, ale mój pierwszy udar taki prawdziwy, duży, po którym trafiłam do szpitala, to właśnie było 6 lat temu. No i potem wiadomo, no, kilka miesięcy w szpitalu, najpierw na oddziale neurologicznym, później na rehabilitacji, tej pierwszej, Boże, jak ona... Kilka miesięcy? No tak, miesiąc prawie w pierwszym szpitalu. Później tam półtora miesiąca na pierwszej rehabilitacji, później jakaś kardiologia, później druga rehabilitacja. No tak. I trochę to było, a ja i tak nie byłam w najgorszym stanie. Nie byłam w śpiączce, nie miałam żadnego syndromu zamknięcia. Nie miałam nawet operacji mózgu, tak też o włos. O włos mnie ominęła. Więc jakby patrząc na to, jakie potrafią się zdarzać udary, to mój nie był taki najgorszy, chociaż był ciężki. Tylko też jest tak, że młody organizm trochę chyba lepiej przechodzi takie choroby. Mamy większą plastyczność mózgu i łatwiej się regenerujemy nasze mózgi młodych ludzi. Jeszcze wtedy. Łatwiej się przystosowują do nowych warunków. No i jest bardzo duża grupa młodych osób po udarach, które są w niezłym stanie, które chcą bardzo szybko podjąć pracę od razu, które czują, że ten udar wpłynął na nie. No nie aż tak ciężko jak na ich dziadków, bo przecież każdy z nas zna osoby po udarze. Według statystyk jedna osoba na 6 na świecie będzie miała udar. Czyli tak, jest to takie raczej dość sobie popularne, ale raczej tak się właśnie kojarzy ze starszymi osobami, niekoniecznie właśnie z młodymi. No bo wiesz co, jak ja byłam, jak miałam wypadek 15 lat temu, prawie 15 lat temu, to leżałam na neurologii w którymś tam momencie, to wtedy było mnóstwo starych ludzi. No ja byłam wtedy, wiesz, jedną z takich młodszych osób, które były na tej neurologii. A później, jak już jeździłam, to już, wiesz, zdarzali się i 19-latkowie, no, którzy byli po udarach, no wtedy. No, badania wskazują na to, że niestety coraz więcej osób młodych przechodzi udary, ale to ja szczerze mówiąc słyszałam i czytałam o różnych jakby powodach takiego stanu rzeczy, ale mój neurochirurg, neurochirurg, który robił mi badanie mózgu, tam angiografię, wypowiedział się w jakimś wywiadzie, że to przez to, że młodzi ludzie żyją bardziej. To znaczy wielu z nas tam uprawia sporty ekstremalne, tutaj można gdzieś głową uderzyć o coś. No tak, tak, tak. Stopki ze spadochronem i to wszystko niestety ma na nas wpływ. Jeden peszek w życiu może zaważyć o całym życiu. Mnie też pytał pan Kobayashi o to, czy kiedyś się nie uderzyłam głową o coś mocno. Akurat mam problem w tętnicy szyjnej. I jakby takie rzeczy też, no ale też niestety mamy coraz gorszy tryb życia, nie? Właśnie. Teraz więcej komputera, chipsy, nie pokażę co, jakie ciastka mam tutaj na stole, ale zdrowe. Zdrowe, jasne. Od dietetyka. Ale no niestety na to, że możemy mieć udar w przyszłości wpływa tyle czynników, że wszystkich w ogóle się nie da naraz wymienić.
Niektóre bardziej, niektóre mniej, ale no, to też sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej mają udary. Ja też byłam chyba jedyną osobą na oddziale neurologii, która miała udar. Leżała tam po udarze, ale już na rehabilitacji neurologicznej było więcej. Bo ja się tak zastanawiam, czy wiesz, jak młoda osoba ma udar, to często może być to zignorowane, no bo wiesz, przewrócił się, tak wiesz, no może ktoś nie zwraca na to uwagi, że to może być udar w ogóle. No dokładnie tak jest i w sumie u mnie za pierwszym razem też tak było. No właśnie. Oczywiście mój tata mówił, że od razu ja naprawdę mojego pierwszego epizodu niedokrwionego, czyli to jest tak naprawdę udar, tylko krótki i mały. No. Dostałam za kierownicą, jak wjeżdżałam do centrum handlowego, więc jakby ja byłam przerażona, przyjaciółka, z którą jechałam, też była przerażona. Oczywiście tata, po którego zadzwoniłam, też był przerażony i od razu do szpitala. O, co? Zwędlałam, no już bez przesady. No właśnie. Jadę do domu i idę odpocząć, no ale wtedy nic nie wiedziałam o udarach. Dokładnie. Nic. Odpoczęłam. Ja już po chwilę po tym nie miałam żadnych objawów, ciśnienie wszystko szybko mi spadło, po prostu tak przyszło i poszło. No właśnie, Kasia, ale czy ty masz wysokie ciśnienie? Nie. Takie miałaś? Nie. Nie, mam zawsze w normie. No właśnie. No ale wtedy akurat, no jak człowiek mdleje, to coś tam się musi dziać, prawda? Mhm. No właśnie, ale jak ktoś tak zemdleje, no i wydaje się, że niby wszystko okej, ale jednak zemdlał, to jak to w ogóle sprawdzić, czy to był taki mini udar, czy to trzeba zrobić tomografię, czy coś takiego, czy walczyć o to w szpitalu, tak, żeby zrobili badania w kierunku udaru, bo tak to wiele osób może machnąć ręką tak naprawdę. Tak, to prawda. Ja powiem o sobie, od razu się zapisałam do neurologa. Od razu, tylko nie chciałam po prostu jechać na pogotowie, bo to kolejki, bo to jednak pogotowie, przecież jestem zdrowia. Ale gdybym teraz miała taki epizod, wiedząc to wszystko, co wiem, jednak pojechałabym na pogotowie i bym powiedziała szczerze, że mam takie podejrzenia, bo miałam niedowład ręki, bo straciłam przytomność, bo to nie było takie po prostu, bo jadłam wcześniej i nie jestem odwodniona. Mam takie objawy, które faktycznie świadczą o tym, że to jest coś bardziej poważnego niż zasłabnięcie, które też może być poważne tak naprawdę. Jednym słowem, więcej trzeba o tym mówić, tak? Większa powinna być edukacja, informacje naprawdę, jakie są objawy udaru i co robić wtedy, tak? Chociaż mi pani neurolog, do której wtedy i dalej mnie leczy, do której wtedy trafiłam, powiedziała, że według WHO każdy ma w życiu prawo do jednokrotnego omdlenia gratis. Mnie to wtedy tak zaskoczyło, szczególnie, że to nie było moje pierwsze, bo pewnie miałam padaczkę tam, no bo kilka razy w życiu już zemdlałam. Nikt o tym nie wiedział, ja to pamiętam, ale no ten gratis, ale zawsze to przecież skądś wynika. To nie jest tak, że zdrowie człowiek idzie i nagle się przewraca. Dokładnie. Albo się potknie, albo coś nie dopłynie gdzieś, więc lepiej zanim zdecydujemy o tym, że nie chcemy prosić o pomoc, się poważnie nad tym zastanowić, bo to może być nic. To znaczy nic tak poważnego. To może być jakiś pierwszy epizod padaczkowy, ale to może być też udar. I to wyjdzie później w rezonansie, czy tam w tomografii, ale wtedy nie będziemy wiedzieli, czy to wtedy, czy te zmiany w mózgu powstały wtedy, w tym momencie, w mózgu, czy były od urodzenia, czy były od czegoś innego. I tak u mnie było, że no miałam zmiany w mózgu, ale takie niespecyficzne, tutaj jakieś takie martwe obszary, ja to tak nazywam, ale czy to od tamtego omdlenia, to nie wiadomo. Czy to może od alkoholu, który kiedyś wypiłam, może od urodzenia, to nikt tego nie wiedział, bo nie sprawdziłam tego od razu. No tak, jasne. No. Czasu nie cofniemy.
Tak. No dlatego też ważne są w ogóle badania profilaktyczne tak ogólnie, no bo jak się robi w regularnych odstępach jakieś nawet podstawowe badania, to jak coś się zmieni, no to wiadomo, że to się zmieniło od ostatniego badania, czyli no na przykład przez ostatni rok coś się musiało zmienić, coś się zmieniło, nie wiem, w diecie, w trybie życia przez ostatni rok, a nie, że przez całe życie kiedyś tam, nie wiadomo. Wtedy można dojść. Łatwiej znaleźć tą przyczynę. Mhm. Kasia, a teraz jeszcze, to jakie ci objawy zostały? Bo my się poznałyśmy tak, że ja ciebie gdzieś wynalazłam, bo pisałaś, mówiłaś dużo o spastyce, a to takie tak zwane moje hobby, tak, bo mnie to dotyczy. Ja w ten sposób ciebie wynalazłam i ty w tej chwili jesteś dla nas ekspertem od udarów, jako pacjent udarowy. I tak w ten sposób się poznałyśmy. I także wiem, że tą spastykę to ty tak już na forach międzynarodowych też badałaś to i brałaś udział w takim. No, badałam. Brałam udział. Brałaś udział, tak. To znaczy, mnie interesuje wszystko, co dotyczy udarów i w takiej warstwie naukowej. No, nie jestem naukowcem, ale staram się być na bieżąco z różnymi badaniami. No i takiej ludzkiej, zwykłej, tym, co potrafi być upierdliwe przy udarze. No i spastyczność jest jedną z takich rzeczy, które są bardzo upierdliwe. I jak mi zaproponowano wzięcie udziału w takim, właściwie nie pamiętam, szczerze mówiąc, próbowałam dojść do tego dzisiaj, skąd mi, kto mi to zaproponował, chyba właśnie pan z Fundacji Udaru Mózgu, pan Adam Siger, zapytał, czy bym nie chciała być ambasadorem polskich udarowców w takim międzynarodowym projekcie. A ja w ogóle międzynarodowy projekt, o Boże, mogę coś zmienić na lepsze, jej, oczywiście. No i faktycznie było takie spotkanie we Frankfurcie. Bardzo fajne, bo tam było naprawdę sporo osób po udarze, które właśnie konsultowały stronę o spastyczności. Było to też mniej fajne, bo tam były tylko osoby po udarze. A wiadomo, że no spastyczność nie dotyczy tylko i wyłącznie osób po udarze. Jest mnóstwo innych schorzeń, których objawem może być spastyczność. No ale wtedy miałam przyjemność konsultować tę stronę. To znaczy, no po prostu ona powstała, my mówiliśmy, co w niej jest dobre, co jest niedobre. Niezbyt wiele naszych sugestii przyjęto, ale generalnie to była fajna przygoda. Miała być tłumaczona na polski. No właśnie. Nawet powstało to tłumaczenie, ale tu się coś przedłużało, tutaj coś nie poszło, tutaj jakaś inna organizacja przejęła koordynację całego projektu, jakoś to się bardzo rozlazło. Ale tą angielską wersję może wstawimy link później po programie. Wstawimy. No jeśli jest, dalej istnieje, myślę, że istnieje, dawno nie zaglądałam. No i w pewnym momencie oni zaczęli robić wideo też. No właśnie. Ludzi ze spastycznością i takie bardziej ogólne, jak sobie radzą o tej, takie bardzo krótkie filmiki z niepełnosprawnością. Ja też coś nagrałam tak zupełnie. I widziałam te nagrania, także fajne są też. Ja je nagrywałam. No właśnie. Ale nikt mi nie dał znać, że one zostały opublikowane. Wiedziałam, co tam powiedziałam. A ja widziałam. Ale ty mi dałaś znać właśnie, że one tam, od ciebie wiem, że one się ukazały. Ja po prostu dostałam pocztą kamerę. Prosimy o nagranie i odesłanie. Tak, także Kasia działa na forum takim udarowym jako pacjent i na forum takim, jeśli chodzi o spastyczność. No i rozumiem, że można się do ciebie zwracać też, jak ktoś chciałby posłuchać, czy do ciebie napisać, to może, tak? Tak, jasne. Ja bardzo, bardzo czuję wtedy, że ta choroba ma trochę sensu. Jakby, bo jakby
raz, lubię pomagać ludziom, a dwa, jeśli mogę się, jeśli to, że ja mam jakieś doświadczenie, to samo to i mogę o nim opowiedzieć, może pomóc, no to w ogóle co jest łatwiejszego niż opowiedzieć o tym, co mi się przydarzyło. No właśnie, teraz też możecie pisać w komentarzach czy pytania do Kasi, czy tak ogólnie w naszej dzisiejszej dyskusji, jakieś swoje może doświadczenia też udarowe albo inne z tym związane. Ja tutaj cały czas zerkam na czat i jeśli będą tam jakieś komentarze, pytania, to oczywiście wszystko będziemy na bieżąco, na żywo zadawać. No właśnie, no i ty prowadzisz tego bloga, lewaczka.pl, lewa strona udaru mózgu. Bardzo aktywnie go prowadzisz i jest tam sporo postów. Tak przynajmniej nasz blog się też powinien rozkręcić jak twój. No więc to będzie dla nas dobry przykład. No i powiedz, czy w ogóle zgłaszają się rzeczywiście na bieżąco jakieś osoby na przykład świeżo po udarach, czy raczej interesują się jakieś osoby spoza tego tematu, nie wiem, które ten temat interesuje, ale nie dotyczy osobiście. Ktoś mnie tak do ciebie zgłasza. Przeważnie to są osoby po udarach albo osoby, które mają bliskich po udarach. Ja wiadomo, nie wiem wszystkiego, ja jakby mogłam coś przeczytać i coś przeżyć, ale no nie wiem wszystkiego i w ogóle nikt nie wie wszystkiego, no ale to są raczej osoby, które albo chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Często to są, ostatnio dostałam wiadomość, że ojej, jak fajnie, że się odważyłaś na jazdy na rolkach, a to było... 5 lat temu stanęłam na rolkach i nigdy więcej nie stanęłam, bo jakby się za bardzo bałam i noga mi się wykrzywiała. Ale ludzie chcą się dzielić swoim doświadczeniem i chcą chyba, tak mi się wydaje, chcą widzieć, że nie są sami. No i w wielu przypadkach potrzebują pomocy, nawet takiej, jaką ja mogę tak powiedzieć od razu, na przykład czy coś jest normalne, czy coś jest nienormalne, czy tak się zdarza. No jakby jak coś kogoś dotyczy pierwszy raz w życiu, to skąd ma wiedzieć? Zresztą jak ja zakładałam tego bloga, no umówmy się, że byłam po udarze i nie za bardzo, nie byłam zbyt dobrym researcherem, ale wtedy no nie było takich materiałów, które dawałyby trochę nadzieję na pełnosprawność. Po udarze. I tylko czytałam, że o, będziesz niepełnosprawna do końca życia. O, drugi udar w ciągu miesiąca na 60%. O, marne szanse na używanie tego i tego. O, nie możesz tego, nie możesz tego. A tu się okazało, że ja chodzę. I coś tu jest nie tak. I sobie właśnie pomyślałam wtedy, że może warto pokazać chociaż moim znajomym, że no, to nie musi tak być. To może tak być, to często tak jest, ale udar nie znaczy tego, że całe życie się kończy i jesteśmy przykuci do łóżka. Tak może być, ale to nie jest nawet większość przypadków. I o tym trzeba mówić, że to nie jest taki koniec. Mhm. Tak, bo chyba jest trochę coś takiego zarówno po udarze, czy po wypadku i tak dalej, że raczej nasuwają się pierwsze przed oczy takie najgorsze konsekwencje. Trochę tak jak ktoś się próbuje diagnozować przez Google, to zawsze mu wyjdzie, że ma nowotwór w 4. stadium i za chwilę umrze, nie? I to trochę coś takiego chyba jest też właśnie po udarze, czy po jakimś wypadku komunikacyjnym, po urazie rdzenia, coś takiego, że jak się szuka informacji, to raczej się najpierw trafi na takie dołujące totalnie. Mhm. A właśnie fajnie jest, żeby trafić na osoby, które swoim przykładem pokazują, że to nie jest tak, że najgorszy scenariusz się musi spełnić, tak jakby. Że trzeba, na pewno trzeba, tak, trzeba się rehabilitować i to tak jak słuchałam u Asi Tokarskiej, to trzeba praktycznie natychmiast po udarze zacząć rehabilitację, to też jest ważne.
No, a teraz właśnie jest ta sytuacja taka trudna, wydaje No się, właśnie. pandemiczna i tak jak ostatnio też ty, Agnieszka, uczestniczyłaś w takiej konferencji właśnie na temat tego, jakie są konsekwencje COVID-u dla osób z niepełnosprawnościami, no to chyba osoby po udarach właśnie należą do tej grupy, która najbardziej na tym cierpi, z tego względu, że właśnie tutaj trzeba reagować szybko i od diagnozy później przez szybką rehabilitację intensywną, turnusy i tak dalej, no tego, jak wiemy, teraz za bardzo nie ma. No jest w ograniczonym bardzo zakresie, a też no, rehabilitacja w naszym państwie niestety nie jest najbardziej dostępną usługą medyczną, więc jeśli tak. To się jeszcze bardziej ogranicza jest, no to musi być tragedia. Bardzo się cieszę, że nie mam teraz udaru. Bo to wiesz, teraz to jest tak, że jedziesz do szpitala i jesteś sama praktycznie, tak? Bo rodzina nie może cię odwiedzać i tak dalej. I może tak być, że przez ileś tam miesięcy jesteś sama. Nie wyobrażam sobie tego w ogóle. Tak bardzo sobie tego nie wyobrażam, że prawie mi zaraz napłyną łzy do oczu. Postaram się nie mieć tych łez, ale... Szpital jest tak czy inaczej bardzo, bardzo, bardzo samotnym miejscem. No właśnie. Można mieć fajnych znajomych na sali, ale szpital jest przytłaczająco samotny, a osoby po udarze zwykle są zdezorientowane, bo przecież konsekwencje udaru nie są tylko czysto fizyczne. No też mamy problemy kognitywne, tak? Z myśleniem, z komunikacją, z mówieniem często. Więc jakby nie wyobrażam sobie być po udarze bez wsparcia rodziny czy tam przyjaciół, a wiem, że ludzie starsi często tak mają. No niestety, te osoby, które są same teraz przez MUS. Przez COVID, tak, no bo nie wpuszcza się bliskich do szpitala. Masakra, to ja po prostu nie jestem w stanie sobie tej tragedii wyobrazić. Mój narzeczony był ostatnio w szpitalu na oczy i ja się przemykałam, nawet nie leżał tam, ale ja się przemykałam jako tłumacz, bo go nie rozumieli. To znaczy, bo on by nie rozumiał polecenia. No tak, dokładnie. Jakby nam się tak udało, ale... Ale to powiedz teraz o narzeczonym, dlaczego nie rozumieliby go, bo jest. A, bo mój narzeczony, zaręczyłam chyba w październiku, no, jest Nepalczykiem i mówi po polsku tak sobie. Tylko te najważniejsze słowa polskie, tak? Nie, trochę więcej niż najważniejsze słowa polskie, ale no, u lekarza wolałam być z nim. Dokładnie. Samo przejście tych procedur namiotowych, mierzenie temperatury, wypełnianie druków, które są tylko po polsku, no to już tam byłam potrzebna, żeby on tam w ogóle dostał się do szpitala. Więc tutaj mieliśmy farta, ale jakby leżał przez 3 miesiące w szpitalu, to bym nie miała takiego farta, no niestety. Jeszcze raz mówię, nie wyobrażam sobie tego. No właśnie, a wy się poznaliście przez internet, znaczy przez aplikację. Tak nam zdradziłaś, no tak. Przez aplikację randkową, tak. No właśnie, i to jak tak uważasz, w sensie uważasz, że takie rozwiązanie, w sensie, bo byście się, tak zapytam, czy to było... Już w pandemii, czy to było przedtem, że się poznaliście, czy jak to było? To było chwilę przed pandemią. No, my się zaręczyliśmy przeszło rok po spotkaniu. Tak półtorej roku to jeszcze nie było pandemii. Nie było jeszcze. Szczęście, bo w pandemii się w ogóle z nikim nie spotykam. Ale no, wtedy jeszcze można było swobodnie się spotykać z ludźmi. Na szczęście. Ja mam no specjalnie właśnie i... miłość. Może dla ciebie specjalnie założyłam. No właśnie, i jak oceniasz takie rozwiązanie, jak właśnie aplikacje randkowe, czy poznawanie tak online
Znaczy, no wiem, że oceniasz dobrze, bo tam narzeczonego znalazłaś, ale chodzi mi o to, tak z perspektywy też na przykład osoby z niepełnosprawnością, czy to było dla ciebie fajne, komfortowe, czy to było dla ciebie na przykład bardziej dostępne rozwiązanie niż jakieś inne formy, żeby kogoś na przykład poznawać, nie wiem, na koncertach, w klubach, czy coś takiego, czy właśnie było to dla ciebie takie komfortowe rozwiązanie do wyboru? Czy to tak przypadkiem zupełnie się stało? Nie, to się nie stało przypadkiem. Ja sobie ową aplikację na te zainstalowałam, jak byłam u brata na wakacjach przez miesiąc i byłam straszliwie samotna. To znaczy ja siedziałam od rana do wieczora, czytając książkę na plaży albo w domu, oglądając seriale, a on wracał po 18 po pracy, całymi dniami byłam sama, no i zainstalowałam, w ogóle się nie licząc z konsekwencjami, a konsekwencją byli ludzie, z którymi można było pogadać. Ludzie nowi, a nie te same twarze, które kocham, moich przyjaciół i rodzinę, ale człowiek potrzebuje jednak tej troszeczkę różnorodności. I siedzenie samemu to też jest ten problem niepełnosprawnych, którzy się zamykają w domu. No niestety to nie wpływa na psychikę bardzo dobrze. Ja zainstalowałam, w ciągu 2 dni miałam randeczkę i z 10 spotkań. No może nie 10, ale... Tak. Super. I mogłaś przebierać ofertę i narzeczony się musiał się czymś wykazać po prostu. Narzeczony to już po 2 latach, czy tam 3 nawet, korzystania z aplikacji, bo jakby nie korzystałam z niej tylko w celach randkowych. No tak po prostu pogadać. Pogadać, spotkać się na kawę. Mam bardzo dobrych znajomych do tej pory, mimo że mam narzeczonego. Mam kilka takich śmiesznych przygód, ale to by trzeba 3 następnych programów. I to mówię o takich kulturalnych przygodach, nie żadnych bardzo mocno randkowych, ale mi właśnie to spotykanie ludzi przez internet czy przez aplikacje bardzo mi pomogło. Ja się nie czułam wtedy pełnosprawna. Dalej się nie czuję pełnosprawna, ale nabrałam mnóstwo pewności siebie. Bo też nie oszukiwałam, nie wrzucałam ładniejszych zdjęć, jakie miałam. No właśnie. Ja już też je chodziłam, więc moje zdjęcia po udarze i przed udarem były bardzo podobne, ale no to nie było tak, jak ktoś mówił, no to chodźmy na koncert, a ja mówię, ja nie słucham muzyki. Co? Nie słuchasz muzyki? No to otwiera ten temat, że no jakby mam ograniczenia. I albo ktoś się z tym liczy i może się ze mną umówić na kawę w ciągu dnia, albo nie. Tylko, że no wiem, że doświadczenia są różne. I ktoś mnie zapytał, czy bym widziała jakiś taki portal randkowy dla osób niepełnosprawnych. I szczerze mówiąc, to jest takie odgradzanie osób z niepełnosprawnościami od tych pełnosprawnych, że trochę jak zoo, że jakby być może to by się sprawdziło, ale czy jest powód, dla którego osoby z niepełnosprawnościami nie mogą randkować z zupełnie pełnosprawnymi? Nie ma. I to jakby, chociaż no, przypuszczam, że mogłoby być łatwiej trochę. Bo jednak, tak, no to jest ta odwieczna, to jest ta odwieczna dyskusja, czy związek osoby z niepełnosprawnością z drugą osobą z niepełnosprawnością jest łatwiejszy i bardziej lepiej postrzegany społecznie, czy coś takiego, czy lepiej jest tak zwany mieszany, tak, osoby z niepełnosprawnością z osobą pełnosprawną. No niektórzy uważają, że
lepiej się dogadają z drugą osobą, która też ma niepełnosprawność, no bo łączą ich te same jakby na przykład tematy, problemy i tak dalej, a inne osoby nie rozróżniają tego w ten sposób, tylko po prostu jak spotkają kogoś fajnego, no to się z tą osobą spotykają niezależnie od tego, czy ona ma niepełnosprawność, czy nie. No ja właśnie nie słyszałam w ogóle o takiej dyskusji, po prostu serce wybiera, no jakby jak jesteś otwarty na innych, no to czy to, że typ, którego akurat poznałaś, jest na wózku, czy tam ma jedną rękę sprawną, czy tam mówi wolniej, czy to ma takie znaczenie, jeśli się dobrze wam gada, to jakby wkładanie w to w reguły, wkładanie tego w reguły nie wydaje mi się jakby mieć sensu, chociaż z drugiej strony no wiem, jak jest odbierana niepełnosprawność często, że jakby no dalej się traktuje ludzi z niepełnosprawnościami jak same wiecie, że jakby to nie jest tak, że ludzie po prostu często przechodzą i ale jednak patrzą, zerkają na ten wózek, albo że ktoś tam kuleje, no by niestety tak jest. Albo podziwiają, albo się litują, tak? No bo to różnie, to bywa takie różne jakby spojrzenie. Jakby to nie jest tak, że jesteśmy tak jak wszyscy inni, czyli trochę przezroczyści. No ja mogę być przezroczysta, ale jak się przewracam, bo stracę równowagę na schodach, no to już nie jestem, nie? No jakby... na szczęście rzadko mi się ostatnio to zdarza. No ale no jest dużo. To chyba, ale też z tego co widzę, chyba łatwiej się po prostu spotkać, jeśli się nie używa aplikacji randkowych. Polecam. Tylko trzeba mieć cierpliwość. I nie nastawiać się od razu na sukces. Nie przerażać się. Tak? Nie, ludzie są różni. I pełnosprawni, i z niepełnosprawnościami są tacy różni. I tu się znajdą osoby okropne i tu, więc jakby... Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. No tak, ale znaczy w ogóle myślę, że przez ostatni prawie rok to aplikacje to były jedną z głównych metod, żeby w ogóle kogokolwiek poznać, bo raczej ciężko było w inne sposoby, no bo mamy ograniczone możliwości wyjścia gdzieś. Nawet jak ktoś zaczął teraz studia i nie miał jeszcze szansy poznać na żywo swoich kolegów z roku i koleżanek przecież, prawda? To jest takie dziwaczne, no jak sobie trochę nie wyobrażam też tak. Młodości. No młode osoby... Młodości właśnie... w tym momencie. Tak, tak. No ja też teraz nie chciałabym właśnie być na pierwszym roku studiów albo liceum właśnie pod tym względem, że po prostu nie znam nawet moich koleżanek na żywo. Ciężko nawiązać relacje, zbudować relacje, no słabo. No ale właśnie, jeżeli miałaś udar 6 lat temu, no to bardzo szybko osiągnęłaś taki duży poziom aktywności, można powiedzieć. Mhm. To myślę, że też warto, żebyśmy o tym powiedzieli chwilę, że właśnie no oczywiście są osoby, które w ogóle praktycznie nie podejmują aktywności jakichś większych życiowych, ale znowu są osoby, które dosyć szybko właśnie podejmują różnego rodzaju aktywności i chcą na przykład pracować i to jest bardzo dobrze, no ale właśnie dostosować się trzeba do tego trochę innego życia też pod względem swoich sił, prawda, że nie musimy wszystkim udowadniać, że jesteśmy teraz
super sprawni i możemy wszystko zrobić, bo mamy jednak jakieś tam ograniczenia. No i na przykład możemy spróbować stopniowo, na przykład zacząć pracę, czy nie na cały etat od razu, tylko na część, albo właśnie po kolei różne projekty rozkręcać. Jak to właśnie było u Ciebie? Czy Ty po prostu pewnego dnia stwierdziłaś, że no już w miarę ogarniam, dobrze się czuję, no to teraz tak po prostu sobie będę robić to wszystko, co bym chciała robić. Czy właśnie to jakoś stopniowo zaczynałaś tą aktywność, jak to się mniej więcej zbiegło z założeniem bloga i tak dalej? No okej, na początku ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest udar. To znaczy, na początku ja myślałam, że tydzień, dwa w szpitalu i wychodzę. No niestety. Też nie miałam nikogo w moim bliskim otoczeniu, kto przeszedł ciężki udar. No niestety to tak nie wygląda. Udar się i też wiele różnych innych rodzajów niepełnosprawności. Udar niestety się wiąże z ograniczeniami, również w poziomie energii. Ja na początku mówiłam sobie, okej, dwa tygodnie wychodzę. Oczywiście, najpierw z takim zmartwionym wzrokiem mama mi mówiła, no może pół roku, może trochę dłużej, może troszeczkę krócej. Ja też strasznie lubiłam swojej pracy, więc bardzo mi to nie było potrzebne wracać akurat do tego miejsca. No później się okazuje, że mija jeden miesiąc, mija drugi, a ja się wciąż nie czuję na siłach, ale chcę. Tylko że no, miałam też to szczęście, że nie czułam przymusu ekonomicznego, to znaczy po prostu wróciłam pod parasol rodziców, których pozdrawiam bardzo, chociaż tego nie oglądają na bank, chociaż może. No, może później obejrzę, będzie zapisane, wszystko będzie można później też obejrzeć. Tak, tata zajęty, mama może, no wszystko. Dziękuję mamusiu i tatusiu, ale no nie miałam przymusu, ale też bardzo, bardzo chciałam. No i szukałam czegoś nowego już prawie od początku, no tam po kilku miesiącach, mimo że czułam, że to nie jest dla mnie czas. I dopiero później sobie postanowiłam, że okej, najpierw nie mam przymusu, nie mam musiku, nie muszę na siebie zarabiać, nawet dostałam rentę, hura, zacznę później. Ale i tak chciałam coś robić i to był jeden z powodów, dla których założyłam lewaczkę. Nazwa lewaczka pochodzi od tego, że mam niedowład lewostronny. I no z moją lewaczką. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Moją lewaczką to jest lewaczka. Prawaczka też się wita, ale lewaczka bardziej. No miałam z tym najwięcej problemów fizycznych, z lewą ręką, dalej mam. Ale no chcę się robić i chcę się, żeby udowodnić światu, udowodnić sobie, że nie jest się takim słabym fizycznie i psychicznie. I powiem wam, że swoją pierwsze jakieś zlecenie dostałam, to no było drobne, ale i tak się prawie nie wyrobiłam z czasem. I pierwszą pracę taką, którą dostałam 3/4 wtedy etatu dla niepełnosprawnych, czyli tam trochę powyżej 3 godzin dziennie chyba. Miałam po 3 latach, 4, dopiero wtedy po pierwsze znalazłam coś zdalnego, coś w czym czułam, że dam sobie radę. A po drugie ktoś mnie chciał, nie? Bo jakby to musi działać w dwie strony. I nie dałam rady, nie przedłużyli mi umowy. To znaczy, niby wszystko robiłam na czas, ale na tyle niedokładnie,
robiłam na tyle dużo błędów, że no po prostu prawdopodobnie się im nie opłacało mnie zatrzymać. No już trudno. No nie, też nie była to moja praca marzeń, na którą czekam. Ale też nie byłaś w stanie tak naprawdę fizycznie, prawda, wysiedzieć tyle czasu przy tym, bo to przy komputerze była praca, tak? Tak, tak. No. Fizycznie to jest jedno, mhm. ale mnie dużo bardziej męczy praca psychiczna. Skupianie się, no tak, no to jest udar jednak. Tak, a pisanie, no niestety pisanie jest jedną z niewielu rzeczy, które mogę sprzedać na rynku pracy. Uh-huh. I wtedy jeszcze bardziej niż teraz, no po prostu nie szło. Miałam umówione tam 3,5 godziny dziennie, tam pi razy oko, a pisałam to 6 godzin. Uh-huh. A gdzie moje drzemki codzienne? A gdzie jedzenie? Po prostu chodziłam super zestresowana i super zmęczona i gdyby miałam takie komentarze od niektórych osób, nie od każdego absolutnie, że no za dużo narzekam, że każdy, kto pracuje jest zestresowany i zmęczony i to zmęczenie to jest też temat rzeka, bo zmęczenie neurologiczne, a zmęczenie po pracy to jest, jednak nie jest to samo. I no nie podołałam i to też mnie bardzo zdołowało na długo, no ale potem znaleziono mi tak naprawdę staż dla niepełnosprawnych i to był taki pierwszy krok ku aktywności zawodowej, tylko że firma, do której poszłam, chłopacy wiedzieli, że mam niepełnosprawność, że mogę pracować trochę wolniej, że no na przykład ciężko mi się pracuje z głośną muzyką, że lubię tam jakąś strukturę sobie nadać, że czasem potrzebuję przerw pracy. No i oni powiedzieli, spoko, potrzebujesz się przespać, tu masz kanapę. Jeśli nie ma klientów, proszę kanapę. Właśnie. Wszystko zależy od podejścia, tak? Czyli przyjęli cię taką, jaka jesteś, tak? Z twoimi... Tak, a nawet ja wiem, jak to brzmi, drzemka w pracy, nie? No, każdy marzy, ale no to mi pomogło tam przetrwać, tak? To też się nam tak wydaje, że drzemka w pracy to jest coś takiego, że to tylko coś tam niepełnosprawne osoby tego oczekują, że my tego potrzebują i tak dalej, bo cały czas jeszcze mamy taki obraz pracy, że to się siedzi 8 godzin i tak dalej. No w firmach takich globalnych przecież takie pokoje do wypoczynku, gdzie nawet można, nie wiem, przez chwilę na przykład, nie wiem, pograć w ping-ponga, żeby się poruszać, albo pograć jakąś, nie wiem, grę, albo po prostu poleżeć, no to już zaczyna się to wprowadzać, bo się widzi, że pracownik może być bardziej efektywny, każdy, jeśli na przykład może sobie te 15 minut oderwać się od pracy, porobić coś innego w komfortowych warunkach i później do niej wrócić, a nie bite 8 godzin z przerwą tylko na siku robić. Także na razie to można powiedzieć, że takie miejsca do wypoczynku w miejscach pracy to robi się przede wszystkim dla pracownic, które karmią. Potrzebują mieć jakiś pokój, żeby tam, nie wiem, odciągnąć mleko czy coś takiego. Ale właściwie to tak dla ergonomii pracy, to dla wszystkich to by było korzystne, jakby sobie mogli uciąć drzemkę na chwilkę albo tak po prostu sobie rozsiąść się w hotelu, a nie, że cały czas po prostu bite 8 godzin. Nóżkami u góry, relaks. Tak, tak. Ja psycholog. Przepraszam, że się wetnę. Moja psycholog mi zawsze powtarza, jak mam taki wielki stres, że muszę coś skończyć, czyli co drugi dzień, tak szczerze mówiąc, mówi: Pani Kasiu, proszę pamiętać, że organizm skupia się na maksymalną ilość czasu, później trzeba zrobić te 10 minut przerwy, no bo gorzej pani pracuje.
A pani sobie nie reguluje nerw. No po prostu to jest fizjologiczny nasz przymus. No sorry. No teoretycznie zgodnie z MHP, to jak się pracuje przy komputerze, to co godzinę na 5 minut powinno się odejść od komputera. I teraz jak pracujemy zdalnie, to u mnie w pracy przychodzą co jakiś czas maile z MHP. Pamiętajcie, żeby na 5 minut odejść od komputera. O, ale u mnie w biurze jest właśnie taki pokój, on jest głównie dla pracownic właśnie karmiących. Ale muszę powiedzieć, że z tego pokoju już parę razy korzystała moja koleżanka, która jest pełnosprawna, ale ma migreny. I jak dostanie migrenę w pracy, to ona po prostu musi się iść położyć na te pół godziny, bo inaczej po prostu zemleje nam przy biurku, tak? Więc no, kurczę, no to nie jest do końca tak, nie? Że to niepełnosprawni czegoś tutaj wymagają, a wszyscy inni mogą siedzieć 8 godzin bite. No, naprawdę wiele osób potrzebuje takiego miejsca w pracy, żeby można było chwilę odsapnąć. To dla każdego powinno być dostępne, tak? Teraz też trzeba pamiętać o tym, żeby robić tą przerwę w pracy, nawet jak się pracuje zdalnie. I właśnie jest z nami Wojtek i Wojtek zawsze mówi tak w ciągu dnia, jak pracuje, a potem mówi, dobra, teraz robię przerwę, mam swoją rehabilitację. I tak, Wojtku, bo ty tak mówiłeś, że idziesz ćwiczyć i później dalej pracujesz, tak? No i ewentualnie nie można robić rehabilitację w trakcie tej, zrobić sobie przerwę albo właśnie taki odpoczynek. Tak. No Wojciech zresztą też napisał, że odnośnie tego, co myśmy mówiły, że całe 5 lat studiował w trybie e-learning, więc wow. Rzeczywiście są osoby, które studiują całe 5 lat online, no ale on też pisze, że z relacjami było faktycznie tak sobie. No, jednak 100% przez internet, no nie da się zejść na piwo z kolegami z roku przez internet, no bo po prostu się nie da. A ja powiem wam, że mimo, że miałam taką możliwość, że moi szefowie byli kochanymi osobami na świecie, byli bardzo wyrozumiali, bardzo się polubiliśmy, dalej mamy kontakt i tak czułam się głupio, jak potrzebowałam drzemki, że jednak tak. Jednak wolałam się porozciągać za szafą niż, chociaż wiedziałam, że taka drzemka chociaż 5 minut czy 10 lepiej mi się przysłuży. To... Bo wiesz, młoda dziewczyna, wiesz, wśród nawet starszych ludzi, tak młoda, a musi się zdrzemnąć. No przecież to takie nienormalne, no czemu? No, moi szefowie akurat też byli młodzi. Jeden z nich z czasem drzemał w pracy. Jego firma, jego prawo. No tak. Tylko, że no, po prostu się głupio czułam. Jasne. Tak. W tym naszym społeczeństwie w pracy się pracuje, a nie odpoczywa. No. Ale właśnie. Badania pokazują, że bez odpoczynku nie ma pracy, no niestety. Tak, no na pewno większa jest efektywność wtedy, kiedy się dba o komfort psychiczny swój i dba się o komfort pracowników po prostu, nie? Słuchajcie, no to nie. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. Tak. Dbajcie o siebie. 10 minut, czy tam 5. Odpoczywać trzeba, nie siedzieć tylko przy tych komputerach. Oczywiście na zdrową nockę trzeba przyjść, no to wiadomo. można ją oglądać stojąc, albo się rozciągając. Można ćwiczyć przy zdrowej nockę, nam to nie przeszkadza. Tak. Także zapraszamy was serdecznie na kolejne zdrowe nocki. Zbliża się już 20, oczywiście jest za 5, jak zwykle strasznie szybko leci czas. Ja tu patrzę na czat, czy są jeszcze jakieś wasze komentarze, jakieś pytania, to możecie jeszcze pisać, bo mam jeszcze chwilę. Jak będziecie chcieli pisać do Kasi, to też na... Do Kasi, tak, do Kasi. Kasi z Facebook jest oznaczony też u nas w poście, więc będzie na pewno łatwo tam trafić. Ja przez ostatnie pół roku prawie nie pisałam swojego bloga i bardzo, bardzo ten. I tak, twoje to nie musisz jest jedyne... Musisz nadrobić koniecznie. No, niestety miałam trochę problemów, no nie sercowych, ale z psem, trochę z pracą, trochę tak
no się nie układało, nie miałam energii. Jesteś naszym ekspertem udarowym, musiesz nadrobić. Ale od tego roku wracam. Dobrze. Już chyba dwie notki, tak, które miałam opublikować, nie udało się, to będzie jutro albo pojutrze. I wracam do aktywności, bo uwielbiam swoją lewaczkę i jakby... Dobrze. Ale masz psa takiego po prostu psa, czy jakiegoś psa asystującego, czy coś w tym stylu? Czy po prostu psa? Jamnik. O, jamnik z problemami. Jamnik to jest. Jamnik to jest. Ludzie tak mówią, no ale niestety nie jest tak komfortowy jak twoja Hosi, Agnieszka. No niestety. Hosi teraz chrapie. Na szczęście jest spokojna, chrapie sobie, dzielnie nas, nie przeszkadza nam. O. Słuchajcie, kończymy. Ja dziś karcie sprzedałam rodzicom. Kończymy. Kasiu, bardzo ci dziękujemy, że się chciałaś z nami spotkać. No, myślę, że cię zmobilizowałyśmy, żebyś pisała dalej tego bloga, bo on jest bardzo potrzebny. Cieszę się, że i byłaś, i że się poznałyśmy i zapraszamy do naszej działalności. A powiedz mi jeszcze, że Kasia mieszka na co dzień w Szczecinie. W Szczecinie, no to jest szczecinianka. A w Szczecinie, bo Kasia też pisała o tym na blogu, że tam wykonywane są właśnie wszczepienia pomp baklofenowych dla dzieci. Jako chyba, że trzy tylko oddziały, bo już sprawdziłam teraz, że są trzy oddziały, gdzie dzieciom są szczepiane pompy, przy czym najaktywniejszy jest oczywiście Szczecin i dzieci z całej Polski jeżdżą do Szczecina, żeby wszczepić pompę baklofenową i później też tam ładować tą pompę. Także no, w fajnym mieście mieszkasz. No Szczecin, ja mieszkałam w Warszawie na studiach, ale Szczecin jest taki przyjemny, emerycki, spokojniu, dużo zieleni, zapraszam do Szczecina, jest całkiem spoko miasto. Międzyzdroje są niedaleko. No to my też jesteśmy nad morzem, tylko no, że no... No właśnie. No dobra, to dzięki, tak, patrzę jeszcze tutaj na... No więc Mułka tak, dość piszą, że trzeba nadrobić bloga, no właśnie, Monika napisała, no to już zostało bo jak nie, to przyjedziemy do ciebie do Szczecina. Kasiu pisać czas, wszyscy czekamy, napisała Anna, Kasiu pisać czas, wszyscy czekamy, także no po dzisiejszym live'ie to już musisz. No to, ale nie muszę, tylko bardzo chcę. Bardzo chcesz. Duże. Bardzo chcesz, tak. Dokładnie. Zresztą jak już powiedziałeś, że masz gotowy praktycznie materiał, no to nic tylko wrzucać. No dobra, no to chyba na dzisiaj. A my do zobaczenia na kolejnej zdrowej notce. My do zobaczenia prawdopodobnie pewnie w lutym. Na kolejnej zdrowej nocce. No a za dzisiaj wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy Kasi. Nic nam dzisiaj nie przerwało, nic nas nie wywaliło. Nie, no po prostu technicznie dzisiaj idealnie wszystko nam grało. Także super. No to dzięki. To pa, pa. Pa. Dziękuję wam bardzo. Pa, pa.